Siema, witam Was w czwartym Q&A na moim kanale. Znowu dostałem ponad 100 pytań, dlatego je posegregowałem. Kilka osób, które zadało mi powiedzmy po 10 od siebie, to tam powybierają, bo jak było kilka dobrych, kilka słabych, a po prostu kilka już było, to stwierdziłem, że nie wywalę całej osoby, tylko po prostu powycinam komentarze. Dlatego czasami się nie dziwcie, jak będzie napisane więcej komentarzy, no pytań, a ja przeczytam mniej. Ale już bez owijania, pierwsze pytanie. Czy nagrałbyś coś z artisty, bo wasze połączenie byłoby idealne? Gdybym dostał taką opcję od artisty, to pewnie bym się zgodził, ale nie mam takiej na razie propozycji, więc raczej na razie nic razem nie nagramy. Ale gdybym dostał, to myślę, że tak. Następnie, zestresowałeś się, jak Sylwes do ciebie napisał? Pewnie tak. Zdziwiłem się, no nie? Bo wrzucam piosenkę, nagle patrzę, że plagiat. Myślę, kurde, o co chodzi, o co chodzi? No, patrzę. Tam pisałem tam do dwóch widzów, żeby mi dali link, patrzę, no kurde, faktycznie Sylwest, taka sama piosenka, takie same dwie zwrotki, no i to już dość taka stara piosenka, myślę, no to kurde, słabo. Na szczęście jest ten, Sylwest do mnie napisał na YouTubie, tam sobie chyba w pięć postów wszystko ustaliliśmy, potem jeszcze na fejsie się dogadaliśmy, więc no, byłem zdziwiony czy zestresowany. Myślę, że bardziej zdenerwowany, że w takie coś się dałem wrobić, ale na szczęście wszystko wyszło na dobre. I czy po tym incydencie nie będzie już konkursu na piosenki o klubach? Z racji 7 tysięcy widzów. Masz rację, nie będzie, już się nie chcę w to bawić, nie będę. Przeszukiwał całych internetów, czy jest plagiat, czy nie. Teraz dwie piosenki okazały się podczas plagiatami, tam, które teraz wybrałem, więc sam będę robił, sam. Pewnie, po prostu pewniej. I pytanie numer dwa. Czy jeżeli BPL by nie istniało, to jaką ligę byś oglądał? Ciężko stwierdzić, no. Która liga tak by mi pasowała? No, zależy, który klub bym wtedy polubił, prawda? To wszystko by zależało od tego klubu, któremu bym tam zaczął kibicować. No, ale na szczęście istnieje BPL, no i takiego problemu mam nadzieję, że nie będzie. Czy chciałbyś, żeby kiedyś twoja piosenka była w radiu? Ile masz lat? Fajnej piosenki, pozdrów, wszystkiego najlepszego z okazji. Tutaj mi się ucięło pytanie, a nawet zobaczę z okazji czego. Aha, nowego roku. Okej, dziękuję i... Czy chciałbym, żeby moja piosenka była w radiu? Nie wiem, wiecie co, bo moje piosenki trafiają do fanów futbolu, prawda? Do kogoś takiego zwykłego człowieka w samochodzie, który sobie jedzie, nie interesuje się piłką nożną, nie trafiłyby na pewno. I nie wiem, czy taka piosenka by mi, powiedzmy, w radiu nie zrobiła większej antyreklamy niż reklamy. Ciężko mi stwierdzić. Nie wiem, jakby zareagowali na to ludzie, którzy po prostu nie są fanami futbolu, więc... Pewnie bym chciał, ale nie wiem, czy to było na moje dobro. Czy byłoby dobre dla mnie. Następna piosenka. Piosenka, tak. Następne pytanie. Masz okulary? Nie, nie noszę okularów. O, i tutaj teraz Warmus. Zadajesz mi z 20 pytań, stary. Dobrych pytań, serio, dobrych, ale nie zmieści mi się to wszystko na ekranie, bo. Jak tu jest moja twarz, to one byłyby o tak. O tutaj. Ta cała ręka to były te pytania i pewnie by się jeszcze zabrakło miejsca, więc po prostu wkleję twój awatar z twoim nickiem i tyle, okej? Okay? Bo po prostu no nie zmieszczą się, a tym bardziej, że też kilka wyrzuciłem, bo już albo były, albo po prostu nie chciałem na nie odpowiadać, no ale po kolei. Tutaj tak trzeba trochę już szybciej odpowiedzieć, bo jest tego sporo. Z jaką piosenką miałeś największy problem? Początek Di Marii był bardzo ciężki dla mnie. Tym bardziej, że mam wadę wymowy, więc to było już takie... No, dość ciężkie było. Gdybyś pojechał na jakiś mecz i ktoś by rzucił koszulkę i byś ją złapał, to jaka by była twoja reakcja? Ucieszyłbym się, no złapałbym ją. Nie, no miałbym ją, nie? No myślę, że byłbym po prostu wesoły. Najbardziej znienawidzony piłkarz. Luis Suarez strasznie mnie denerwował, jak grał w Premier League. Straszne te jego tam machanie rękoma, symulacje, różne tam awantury. Luis Suarez. W Barcelonie to ucichło, ale no co mi krwi napsuł przez ten sezon w Premier League, to Suarez. Czy będą materiały z CSGO? Nie sądzę. Jakbyś otworzył sobie paczkę z dupy i tam byłby Ronaldo albo Messi, to jaka byłaby twoja reakcja? To byłby po prostu spontan. Nie potrafię tego teraz tak pokazać. Moje drugie imię to jest Sławomir. Jaki był pierwszy tost, którego posiadałeś? Był to w 13 karik z BPL.
Gdybyś szedł, dajmy na to do spożywczaka i po drodze spotkałbyś bezdomnego, to czy dałbyś mu trochę pieniędzy? Wszystko zależy, jaki by ten bezdomny był, jakby o to poprosił, w jaki sposób, na co. Wszystko zależałoby od tego, jaka byłaby tego okoliczność. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć tak po prostu klarownie, że w każdej sytuacji bym to samo zrobił. Czy w gimnazjum, liceum miałeś jakieś przypały w szkole? Każdy miał. Ale opowiem wam taki jeden z gimnazjum. To takie śmieszne bardziej było, nie? Ale siedziałem z kolegą, który jest fanem Liverpoolu. No to już kosa, nie? Znaczy, no nie kosa, no lubię go, ale często się kłóciliśmy o wszelkie sprawy, wszelkie. A co nie zmienia faktu, że go lubię. No i była sobie technika, no i siedzimy sobie, coś tam kleimy. I nagle on tak patrzy na mnie, na mój zeszyt. Mieliśmy obaj kleje w ręce, nie? I tak mi lekko przejechał po zeszycie. Patrzę na niego, wziąłem swój klej. No to po jego zeszycie, a co mi będzie, nie? To on mi wziął swój klej i jeszcze bardziej po moim. Myślę, kurde, nie. Wziąłem i go po bluzie, nie? On mnie też po bluzie. Myślę, kurde, przesadzasz. Wziąłem i go je po twarzy tym klejem. O mnie też się tak już nawalamy tym klejem przez jakieś, nie wiem, 30 sekund. Już nas nikt tam nie mógł ten z kolegów rozdzielić, aż musiała przyjść na uczycielka i nas wziąć tam, kazać nam wstać i pójść się umyć. Tak, wiecie, takie. No taki przypał, nie? Po prostu sobie siedzisz i tak. Od zeszytu aż po twarze tymi klejami byliśmy. Tak, no, po prostu cali, cali. Co, gdzie tu byłem? A widzę. Czy można się u siebie spodziewać jakichś wyzwań? Nie wiem. Może kiedyś, ale nie wiem. Co byś wolał, żeby bezdomny miał już dom, czy żeby jakieś bardzo cierpiące dziecko wyzdrowiało? Nie wiem, co byłoby mniejszym złem, bo tak. Bezdomny może być bez domu z nie swojej winy, prawda? Dziecko jest chore, zawsze z nie swojej winy. No, taki dylemat moralny trochę, nie wiem, co bym wybrał. Pewnie zdrowie, no bo zdrowie już totalnie nie zależy od nas. I gdybym tak miał dwie historie dwóch ludzi, których nie znam, to pewnie bym to dziecko wybrał. Ale no mówię, no taki dylemat moralny, ciężko stwierdzić. Jaki typ ludzi najbardziej nienawidzisz? Ludzie, którzy po prostu nie mają dystansu do jakichś tam swoich cech, no nie. Po prostu nie możesz się z nimi, z nich, z siebie, z niczego pośmiać. No, takiego typu ludzi najbardziej nie lubię. Trzy słowa, żeby określić, jak się teraz czujesz? Jak się czuję? Chce mi się pić. No, bym się teraz napił w sumie. No, jak się czuję? No, nie wiem. Jutro jest piątek, więc czuję się taki wolny. To też. Trzecia cecha. Czuję się dobrze. O! Chce mi się pić, jestem wolny i czuję się dobrze. To są te trzy cechy. Co według ciebie powinna mieć dziewczyna, by być ideałem? Stary, ideał nie istnieje. Nie wiem, jak to powiedzieć. Musiałbym się naprawdę dłużej zastanowić. Teraz nie mam na to czasu. W ogóle miałem to pytanie usunąć, bo miałem powiedzieć, że nie wiem, a jakoś mi to jest zostało, więc nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem. I ostatnie pytanie właśnie od Warmuza, który mi ich zadał. Tyle tu było. Bułka czy chleb? Zależy, co jest po prostu pod ręką. I już teraz lecimy dalej. Nagrasz coś może z PS 15? Nie sądzę. Piosenki będziesz nagrywał solo, czy może z kimś? Może coś mi się uda zgadać z Sylwestem, ale nie wiem. Na pewno kiedyś z kimś nagram, nie? Ale nie, no, nie wiem. Jest to czas bliżej nieokreślony, o tak powiem. Gdzie najczęściej szukasz bitów do piosenek? Wchodzę na YouTube'a i wpisuję, powiedzmy, chcę zrobić smutną piosenkę. Wpisuję sad beat free. Nie, wpisuję jeszcze nawet sad rap beat free. Ale chcę, powiedzmy, jakąś tam bardziej taką żywą, to piszę emotional free rap beat. No i po prostu przesuwam, ty tam jest tego milion, nie? I coś mi tam się spodoba w końcu. Czy czytasz jakieś książki? Jak tak, to jakie? W sumie dawno jakoś się nie wczytywałem w coś takiego tak na wolno, ale takie, co mnie tak naprawdę wciągnęło kiedyś, to saga Wiedźmina. Po prostu dzień w dzień czytałem przez całe wakacje 7 ksiąg, ale naprawdę świetna seria, świetna. I to wam mogę wszystkim polecić. Czy zakładając konto na YouTube myślałeś, że osiągniesz aż tak dużą liczbę widzów?
Wiesz co, jak zakładałem konto na YouTube, to nawet nie myślałem, że nagram ich jeden film, także na resztę pytania możecie sobie sami odpowiedzieć. Co byś zrobił, gdybyś mógł pojechać na finał Ligi Mistrzów? Pojechałbym. Wymień 10 najbardziej lubianych piłkarzy przez ciebie. Cała jedenastka Chelsea? Nie, no ale Lampard, Drogba, Czech, Terry. Wiecie, ja lubię naprawdę sporo piłkarzy. Nie potrafię wymienić tylko 10, bo po prostu bolałoby mnie to, że kilku tam musiałem przez to pominąć. Cały skład Chelsea lubię, nie? I nie, no naprawdę, totalnie prawie wszystkich takich, których lubią inni, to ja też lubię, więc no dużo by ich tutaj było wymieniać. A takiego top 10, no po prostu nie potrafię stworzyć. A, czy pozdrawisz? Tak, pozdrawiam cię, jasne. Czy nauczyciele wiedzą o tym, że nagrywasz na YouTube? Niektórzy wiedzą. To takie, wiecie, trochę jest trochę dziwne, jak tam się ktoś spyta, czy jak tam film, czy tam fajna piosenka powiem, no ale niektórzy nauczyciele to wiedzą. Jaką masz ocenę z muzyki? Nie mam w liceum takiego przedmiotu jak muzyka, więc nie mam nic. Co byś najbardziej zmienił w Chelsea? Podejście co do młodzików, bo miotamy ich po wypożyczeniach, bez sensu. Albo gracz się nadaje i dajemy go na sensowne wypożyczenie, albo nie i go sprzedajemy, a nie miotamy graczy po 8 wypożyczeniach z rzędu, potem nic z nich nie ma, gość traci czas, traci karierę. Właśnie to bym zmienił. Czytałeś kiedyś do ankiety Raula? Tak, jasne. Od kiedy nosisz okulary? Ale ja nie noszę okularów. A tak na serio, to noszę je od przedszkola. No, przedszkola. Czy twoi rodzice interesują się piłką? Nie za bardzo. Czy oglądasz mecze innej ligi niż BPL? Tylko skróty, całych meczów nie. Czy byłeś kiedyś na meczu Chelsea? A jeżeli nie, to czy masz zamiar pojechać? Nie, nie byłem, ale mam zamiar pojechać. Jasne. Technikum, zawodówka czy liceum? Jaki kierunek? Liceum, druga klasa, mat, fizinf. Kto lepszy, Shirley czy William? Aktualnie lepszy jest w tym momencie William, chociaż ostatnie dwa mecze miał słabe. Ale Shirley też teraz nie gra świetnie, więc w tym momencie lepszy jest William. Proszę dodaj Azarda do następnej ankiety, spoko. Pozdrowisz? Aha, ty mnie. No dobra, spoko. Dziękuję. Czy mieliście taką sytuację, że gracz, którego nie lubisz, przyszedł do Chelsea? Jak nie, to jakbyś na to zareagował? Miałem taką sytuację. Nawet w tym okienku. No, nie w tym zimowym, tylko w tym letnim. Był to Diego Costa. Nie lubiłem go. Strasznie mnie denerwowało jego zachowanie na boisku. Teraz nie robi. Czyli teraz robi to samo, już patrzę pod innym kątem, bo jest w Chelsea. No to jak przeszedł, to myślę, kurde, no dlaczego on? Przecież on jest taki. No ale jak zaczął strzelać, no to siłą rzeczy go polubiłem, nie? Chociaż, no mówię. On dalej się tak zachowuje na boisku, no ale jest w Chelsea, no jakoś to tam przymrużał na to oko, ale to właśnie był Costa. Czy byłeś kiedyś na meczu, na przykład na Euro? Nie, nie byłem. Który jestem w dzienniku? 32. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam brata, młodszego. Co sądzisz o zesło... O zeszu... Że... Ze... O zesło... The fuck? O zeszłorocznym... Tak, zesło... Zeszłorocznym w finale Chelsea... Aha, półfinale... Boże, co ja czytam? Co ja czytam? Co sądzisz o zeszłorocznym półfinale Chelsea z Atletico? 1-3. Tak, powiedziałem to. No co mogę powiedzieć? Atletico po prostu było lepiej przygotowane, mieli lepszą taktykę. Wbili nam jedną bramkę, drugą, trzecią. I to nie jest tak, że po prostu, nie wiem, mieli farta. Nie, byli lepsi. No, ciężko mi na to narzekać. No, zasługiwali na to zwycięstwo. No i tutaj dziękuję za miłe słowa jeszcze pod spodem. W piosenkach masz inny głos. Czy to ty śpiewasz piosenki? Tak, ja, tylko że w piosenkach mam bardziej głos w tym stylu, jak mówię w tym momencie. A teraz mówię tak bardziej na spokojnie, a w piosenkach tak mówię trochę niżej, żeby to lepiej brzmiało. I to tak. No, ale to jest ten sam głos. Nie. Tutaj propsik dla mnie, dziękuję. I pytanie: co byś zrobił, gdyby Sanchez doszedł do Chelsea? Czy byś się cieszył, czy nie? No to stary. Patrz tu, pomoc, Hazard Sanchez. Przecież. To by zniszczyło całą Premier League. Jasne, żebym chciał. Boż, to, co on gra w Arsenalu, Matko Bosko, on jest zajebisty. Gdybyśmy go mieli, to masakra. Masakra. Jasne, żebym chciał. Kogo byś wolał na atak w Chelsea? Benteke czy Lukaku? Rozumiem, że muszę kogoś wybrać. Lukaku był? Nie dostał szansy. Benteke nie był? Ale nie wiem, czy by się sprawdził.
Prawdę mówiąc, pewnie bym wziął Benteke, no bo Lukaku był już w Chelsea i jakoś się nie przebił. A Benteke nie i może by coś tam dał radę. Dlatego myślę, żebym właśnie teraz w tym momencie wybrał Benteke. Czy będziesz jeszcze robił podsumowanie kolejek BPL? Nie, a wiecie dlaczego? Bo miałem problemy z prawami autorskimi z BPL właśnie. Dlatego no to nie ma sensu, bo ja robię film przez 2 godziny, a oni nagle usuwają mi go, no to no wiecie, no tutaj no, no to nie, to po prostu nie ma sensu. Dobra, dwa pytania do końca, 15 minut, trochę długo. Czy wkurzają cię komentarze typu Ronaldo, mistrz, Messi, pedał? Tak, wkurwiają mnie, nawet powiem. Bo to nie są fani, to są po prostu idioci. Myślę, że się dość, tak, dostatecznie na ten temat wypowiedziałem, tak? Wkurwiają mnie, tak. Jaki piłkarz jest twoim idolem? To już wspominałem miliony razy, że ich bardzo lubię, Drogba, Lampard. Kto według ciebie gra najlepiej w tym sezonie? Ale że tak na świecie, czy że w Chelsea? Powiem, że w Chelsea. W Chelsea Fabregas. No i już, no tak, Fabregas. A tu jeszcze pominąłem. Co cię skłania? A nie, to już odpowiadałem milion razy to. Już wiem, czemu to pominąłem, okej. Już nie wiem, nagrałem 16 minut, już mi się wszystko w głowie miesza. W której klasie liceum jesteś? W drugiej, tu już mówiłem. I tutaj propsik. No dziękuję za propsik. I ostatnie pytanie. Czy sądzisz, że Barcelona ze swoją osobą grą może coś osiągnąć w tym sezonie? Jezu, jak już się jąka. Masakra. Masakra. Wszystko zależy od Farta. Nie wiem, czy ta ich słaba gra zostanie tak do końca. Oni w lidze nie są jakoś tak znowu daleko za liderem, więc mówię, kwestia Farta, kwestia czy się zdążą poprawić. Co skłoniło, to mówiłem milion razy. Czy chciałbyś być kiedyś trenerem Chelsea? Spróbowałbym. No tak z ciekawości, ale bym spróbował. Myślisz, że Legia ma szansę na dotarcie do finału Ligi Europejskiej? Szansę ma każdy, ale raczej nikłe. Tak moim zdaniem. Mój ulubiony przedmiot w szkole. WF? Bo można grać w gałę? Chyba WF, no. Czemu jesteś tak miłym i sympatycznym gościem? Nie do mnie, tylko do was pytanie. Ja się sam nie lubię oceniać, naprawdę nie lubię tego robić. Jak sądzisz, czy będziesz miał jakieś 50 widzów? Wiecie, to też nie zależy ode mnie, więc nie wiem, nie wiem. No i pozdrawiam, ja również, dziękuję. Wyszedł nam dość długi odcinek, ale chcieliście czwarty Q&A, więc robię to specjalnie dla was. Myślę, że to było na tyle. Pytania piszcie w komentarzach, a ja się żegnam, żeby już tego nie przedłużać. Siemaneczko. Hokus pokus, czary mary, zlat tam biegnie oszalały. Hokus pokus, ence pence, kiwnie się, nie spojrzysz w ręce. Chciałbyś spojrzeć w jego twarz, tak wysoko nie sięgasz. Może powiem ci coś więcej, zlatan mega jest żonglerce. Teraz trochę wolniej powiem, więc posłuchaj to czarodziej. Liga szybko strzela, mocno kiwa, zgrabnie, znate kłono. Takich graczy więcej nie ma.